Cześć, witajcie. Witajcie, moi drodzy. Dużo dzisiaj, dlatego bez zbędnego gadania po prostu od razu zaczniemy. A zacznijmy od tego, co nam umknęło w zeszłym tygodniu, bo nas w zeszłym tygodniu nie było, czyli od pikseli. No powiedz mi, jest co mówić w ogóle o tych pikselach? Ja bym je po prostu potraktował cienkim parabolicznym, a wiesz dlaczego? Bo Google jak zwykle nie wprowadza ich na nasz rynek, więc kurczę, ja bym ich potraktował po prostu tak jak oni nas, czyli per noga i w ogóle o tym zapomniał. A szkoda, bo telefony zdaje się są fajne. Mają... Tak, urządzenia... No, mów. Tak, urządzenia rzeczywiście wydają się dosyć fajne, pomijając kolory, które mogą się podobać albo nie. I ten design tylny trzykolorowy, który jest taki albo śmaki. Ale to, co jest warto odnotować... To, co jest warte odnotowania, jak mi się zdaje, to jest to, że Google wzorem Apple wrzuciło swój własny procesor. Procesor nazywa się Tensor. Jest w specyfikacji, także możecie zajrzeć, tyle ile o nim wiadomo, to tyle o nim wrzuciłem. Natomiast jest, mają własny procesor w tej chwili, zupełnie jak Apple. Mają i zdaje się z tego, co ostatnio czytałem, no bo niestety pozostaje mi tylko czytać, Pixela nie doświadczymy, chyba że sobie go kupimy, sorry, nie, to ten tensor wymiata. Widziałem też demonstrację funkcji, którą implementowali w aparacie fotograficznym. Jeżeli to faktycznie działa tak, jak pokazują na filmikach, a nie sądzę, żeby ci ludzie, którzy to pokazywali, byli kłamcami, no to też jest totalny sztos, bo słuchajcie, można wymazać niepożądany obiekt na zdjęciu. Czyli na przykład robicie sobie selfiaka, z tym się pojawił mistrz drugiego planu. No to go paluszkiem cyk, cyk, cyk i gościu magicznie znika. Widziałem demo nawet, jak wymazywali, słuchajcie, znak drogowy stojący na tle skały. I ten algorytm skubany sobie dał radę dostrugać tą skałę, która była za znakiem, tak że w zasadzie nie było widać, skąd ten znak został wymazany. Po prostu zamiast znaku pojawiły się po prostu skały pasujące do tych, które były uwiecznione na zdjęciu. Są dwie technologie, które do tej pory zostały wprowadzone i które działają w taki sposób. Jedna płatna bardzo mocna, a druga była swego czasu darmowa, nie wiem jak teraz. Jedna ta płatna wymyślona, a i zostawmy przez kogo, to jest taka technologia polegająca na tym, że aparat robi więcej zdjęć niż się wydaje. To znaczy w momencie robienia zdjęcia aparat już zrobił jakieś zdjęcie. W momencie, kiedy czujniki czują, że aparat zostaje podniesiony do zdjęcia i w miarę nieruchomo, to już zaczyna wykonywać zdjęcia. I wtedy składając kilka zdjęć do kupy jest w stanie różne obiekty na zdjęciu rozpoznać i je inteligentnie rzeczywiście wymazać, zastępując po prostu fragmentem z innego zdjęcia. To jest jedna technologia. Druga technologia, trochę bardziej skomplikowana, jest dostępna od jakichś, no strzelam w tej chwili, 15 lat. Ci, którzy używają GIMPa, podziwiam zresztą, sam używam GIMPa, ale podziwiam wszystkich, którzy używają GIMPa, znają zapewne filtr polegający na tym, że wystarczy właściwie wskazać obiekt i ten obiekt znika. Podejrzewam, że podobnie jest w tych bardziej płatnych programach graficznych, gdzie rzeczywiście też można wskazać jakiś obiekt na zdjęciu albo go zaznaczyć, tak? Dobrze. I ten obiekt jest w stanie zniknąć, inteligentny algorytm jest w stanie po prostu zastąpić go tym, co ma gdzieś pod ręką, albo rozpoznawać obiekty. Zgoda, nie jest to nowa technologia, ale po pierwsze, mamy ją w tej chwili w smartfonie pod palcem. Jest to proste w użyciu jak... Wiesz co, ale to pierwsze, co o tym mówiłem, też było w smartfonie. Dlatego mówię, ale nie będę wymieniał marki, bo to nie ten, ale to pierwsze, co robi więcej zdjęć, to też było. Wiesz co, zdaje mi się, że to nie działało tak dobrze, bo... Wiesz co, działało, bo sprawdzałem. Wiesz, no w GIMPie no to już w ogóle to nie działa, albo działa jak chce, no trzeba mieć farta, żeby... Adaś, a masz plugin ściągnięty do GIMPa, który to robi? Bo to mam, nie jest rzecz, która w GIMPie jest. Działa kulawo. No mam i działa kulawo, ale przyznaję się, jak kompletnie się nie lubię z tym programem i nie lubię go obsługiwać i pewnie nie potrafię do końca, ale tu nie chodzi o to, żeby się czegoś uczyć i być perfekcjonistą w obsłudze jakiegoś programu. Chodzi o to, żeby po prostu tapnąć palcem i mieć temat z głowy. 3 sekundy no to... i załatwione. I o tym, na tym się skupiam i o tym mówię, że pod tym względem to jest... Spoko. No to powiedz, że w smartfonach też już była rzecz zaimplementowana, tylko na takiej zasadzie, że smartfon robił więcej zdjęć niż jedno i
po prostu zastępował miejsce, które się wskazało miejscem innego zdjęcia. Prawdopodobnie w tym przypadku też tak jest, bo pamiętajmy, że zanim zrobimy zdjęcie, to tym smartfonem trochę kiwamy, więc on ma szansę całkiem zgrabnie wychwycić tło. Tak, ale nawet jeżeli podnosimy, to też zazwyczaj nie strzelamy od razu. No. Ludzie, dokładnie, którzy dbają o dobre zdjęcie, to jednak ustawiają najpierw ostrość, przynajmniej paluszkiem tam dotkną do tego, a on już jest w stanie wtedy robić tak, rzeczywiście wcześniej zdjęcie. Dobra, wróćmy do tych nieszczęsnych pikseli. No bo tak, no tak podsumowując, no dwa rozmiary, jeden ma aparat fotograficzny trochę bardziej niż drugi, bo w tym większym jeszcze dochodzi teleobiektyw. Myślę, że tak jak mówię, no szczegółowymi specyfikacjami nie ma sensu was zanudzać, bo kurczę, no to znaczy warto wiedzieć, że mają wszystko to, czego od nowoczesnego smartfona by się wymagało. Tak, mają i bezprzewodowe ładowanie, i szybkie ładowanie, i mają AMOLEDowe wyświetlacze bardzo fajne, i Corning Gorilla Glass Victus na tych wyświetlaczach, i zwiększone odświeżanie wyświetlacza, bo w tym po podstawowym modelu jest 90, w tym w Pro jest 120 Hz. Ten Pro ma wyższą rozdziałkę, tak? Bo ma 2K tak, w zasadzie, nie? Więc tak, mają wystarczająco dużo pamięci. W podstawce to jest 8 GB RAM-u, natomiast w wersji Pro to jest 12 GB RAM-u. Nie obsługują kart pamięci, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Pamięci do wyboru 128, 256, no jeszcze 512 w tym większym. Ceny... Słuchajcie, no 650 euro za mniejszy, czyli to jest jakieś 2900 z groszami, 2980 gdzieś. Natomiast droższy prawie 900 euro, czyli nieco ponad 4000. Oczywiście nie kupicie ich w Polsce, powtarzam, i bardzo to złe. A, no i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, podobnie jak poprzednia generacja, oba dual SIM, tylko że dual SIM polega na tym, że jest obsługa eSIM-a plus nano SIM-a ewentualnie, tak? A, no to jeszcze się popastwię, nie ma ładowarek w zestawie. Tak, nie ma ładowarek. Google podaje 30-watowe ładowarki w obu przypadkach piszą, że nie ma ich w zestawie. Jakie to jest żałosne, o Boże. No jest to żałosne. Dobra. A, na tyle obudowy jest też Corning Gorilla, tylko że szóstka, a nie Victus. Też może warto o tym wspomnieć, może kogoś to będzie interesowało. Dobra. Jak to wygląda? Fajne smartfony, których u nas nie będzie. Tak, przejdźmy do kolejnego, którego u nas też raczej nie będzie. I też w miarę chyba fajny, bo Sony sobie zrobiło telefon, który jest bardzo fotograficzny, bo ma calową matrycę. Strasznie się tym Sony chwali, bo faktycznie jest się czym chwalić, ponieważ jest to w zasadzie pierwszy telefon z tak dużą matrycą dostępny poza Japonią, bo przypomnijmy, w Japonii jakiś czas temu pojawił się Sharp taki z matrycą o rozmiarze 1 cala. Wiesz co, ale ten Sharp chyba też wyszedł już poza Japonię, wiesz, jak mi się zdaje. Nie pamiętam w tej chwili, jeżeli chodzi o szczegóły. Okay, natomiast no to, zdaje mi się, dobra, że wyszedł, bo on dwa razy go co najmniej go widziałem w newsach, ale nie jestem pewien w tej chwili. No możliwe, że była wersja na przykład operatorska na Japonię i wersja na wolny rynek i dlatego mi się zdaje, że dwa razy to może była premiera. Ja w każdym razie tego Sharpa nie widziałem. No anyway, jest to pierwszy lub drugi telefon z matrycą o rozmiarze 1 cala komercyjnego. Mówimy o Xperia Pro 1. Tak? Właśnie Pro 1, ale Pro i ona jest, bo to nie jest... To też namąciło Sony totalnie. Głupia rzecz, nazwa, tak? Znaczek w nazwie. Wszyscy czytają Pro, jedynka rzymska. Nie, to jest Pro, duże I od imaging, czyli obrazowanie. No jakkolwiek by się nie nazywał, dobra, jest to smartfon fotograficzny, więc to e-imaging jest tam na miejscu. Poza tą calową matrycą telefon jeszcze, powiedzmy, wyróżnia to, że ma dwa osobne przyciski z pustu migawki, jeden do aparatu, drugi do filmowania. A, to jest ten za mną, który tutaj jest. Sony, jak widzicie, nawet na materiałach reklamowych pokazuje go z aparatami, z całą serią ALF tam. Zresztą z ALF jest również wzięty interfejs aparatu fotograficznego, tego takiego bardziej skomplikowanego, bo prosty też pro, jest. W trybie pro po prostu można powiedzieć, że jest chyba ten interfejs. No oczywiście tam śledzenie autofokusem oczu jest w tym telefonie, czyli to, co już znamy z Sony. Sony jeszcze tutaj proponuje dodatkowy zewnętrzny monitorek do nagrywania się tylnym aparatem i taki specjalny dedykowany uchwyt. Pokazali też gogle VR. Generalnie telefon dosyć ciekawy.
No bo poza tą calową matrycą, ona jest podobno żywcem przyjęta z jednego z aparatów fotograficznych Sony, chociaż nie wiem, czy optyka pozwala w pełni wykorzystać ten potencjał. W każdym razie pojedynczy piksel na tej dużej matrycy ma 2,4 mikrometra i to bez binningu, czyli bez łączenia z sąsiednimi pikselami. Sam jeden pojedynczy piksel. Obiektyw ma ogniskową 24 mm, przysłonę ma zmienną, co też jest dość istotne i dość ciekawe, bo możemy mieć 2.0 albo 4.0 i sobie fajnie głębi ostrości regulować dzięki temu, bez żadnych dodatkowych sztuczek. Jest dodatkowy sensor TOF, który wspomaga i autofokus, i prawdopodobnie też portrety. No i dwa kolejne 12-megapikselowe aparaty z mniejszymi matrycami, bo ta wielka też jest 12-megapikselowa, żeby było zabawne. Pierwszy z tych dodatkowych aparatów mniejszych ma obiektyw szerokokątny, a drugi ma teleobiektyw, ale nieduży, taki z dwukrotnym przybliżeniem, czyli klasycznej budowy obiektyw, nie żaden peryskop. No oczywiście Sony tam dowaliło jeszcze te swoje tryby filmowe, Venice, filmowanie w 4K w 120 klatkach na sekundę. No, mnóstwo bajeru, mnóstwo wszystkiego, do tego oczywiście Snapdragon 888, 12 GB RAM, 512 flesza. O Matko Bosko, dużo. 6,5 cala OLEDowy ekran 4K, no o, znowu dużo, 120 Hz odświeżanie. O Matko Bosko, się zapędziłem. 4500 akumulator, 30-watowym ładowaniem, no to akurat troszeczkę mogłoby być lepiej. No i cena, moi drodzy, 1800 euro, czyli 8300 na nasze, do kupienia od grudnia, czyli pewnie od nowego roku, jak znam Sony, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i w krajach nordyckich, i na razie tylko tam, czyli u nas go nie będzie i nie wiem, tęsknicie? Nie, powiem, za 8000. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Smartfon z przodu designem się wpisuje właściwie w tę linię Xperii, którą użytkownicy znają i myślę, że lubią, skoro są użytkownikami i kupują Xperię, które rzeczywiście nie należą do tanich smartfonów obecnie. Jest charakterystyczny ze względu na design tyłu, dlatego że te aparaty ustawione w pionie, ale jednak no, różniące się od siebie dosyć mocno ich Największy już nie rozmiarem i optycznie i nawet kształtem, w którym jest umieszczony w obiektyw, sprawiają, że ten smartfon staje się dosyć rozpoznawalny. Z dwoma lampami na górze, z logo Zeissa po prawej stronie. Trudno go pomylić będzie z jakimkolwiek innym smartfonem. To jest bardzo mocna konfiguracja. Czy on jest wart tych pieniędzy, jakie Sony sobie będzie życzyło w Europie? Nie wiem. Bardzo możliwe, że jest. Ja myślę, że on się sprzedawać nie będzie. Będzie się sprzedawać raczej jako ciekawostka, jako coś, co kupią ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, ponieważ przykro mi, ale możliwości fotograficzne są co prawda bardzo fajne. Natomiast jest na rynku bardzo dużo w tej chwili telefonów z aparatami fotograficznymi, które prawdopodobnie dorównają mu, głównie ze względu na to, że Sony nadal nie umie iść w oprogramowanie. No Sony właśnie. ma bardzo dobry sprzęt, we wszystkich swoich smartfonach umieszczało bardzo dobre aparaty. Ich aparaty są umieszczane w bardzo dużej liczbie innych smartfonów i one zazwyczaj bywają znacznie lepiej oprogramowane niż to, co znajdziemy w Sony. I przy czym nie mówię tutaj o profesjonalnym wyglądzie zdjęcia, o to, że je można później obrabiać, o to, że jest w RAW-ie, o to, że... Nie mówię o tym. Mówię o tym po prostu, że Sony Dobra. nie wyczuło rynku i to właściwie od samego początku serii Z nie wyczuło rynku, jeżeli chodzi o ładność zdjęć. Ładność zdjęć. Rozumiecie? Bardzo wielu producentów poszło w podbijanie kolorów, w podciąganie kontrastów, filtry ostrości, albo w rozmywanie wręcz przeciwnie. Natomiast w Sony to wszystko było od początku bardzo surowe. Oni próbowali, co prawda, ale próbowali minimalnie. Ci, którzy robią zdjęcia, no, docenią te aparaty, tylko że ci, którzy robią zdjęcia najczęściej aparatami Właśnie, fotograficznymi, a nie smartfonem Sony, chyba że go akurat mają, ale nie wtedy, kiedy on kosztuje 8 tysięcy, bo za 8 tysięcy można kupić całkiem niezły aparat, naprawdę. otóż to. W Otóż. związku z tym, co prawda, tak, jako kawałek technologii wrzucony przez Sony po to, żeby być nadal na rynku mobilnym i do tego jeszcze dorzucić kawałek aparatu, tak, no fajna ciekawostka. Jeżeli kupić dla siebie, sorry, ale nie. No dokładnie. Tu się zgadzamy.
Kolejną rzeczą, chyba kolejnym producentem, o którym w tym tygodniu warto pamiętać, jest chyba Honor, bo Honor po prostu zarzucił nas w tym tygodniu nowościami. Tak. Mamy cztery Honory, z których część w zasadzie debiutowała właściwie wyłącznie w Chinach i diabli wiedzą, czy będą, kiedy będą. No na razie chyba ciężko powiedzieć, żeby przekroczyły Chiny, natomiast w Chinach Honor ten odrodzony świetnie sobie radzi, bo w tej chwili właśnie dzisiaj Counterpoint Research opublikował, dzisiaj albo wczoraj, no w każdym razie opublikowali wyniki sprzedaży smartfonów na rynku chińskim. No i słuchajcie, Honor jest już tylko za firmami spod skrzydeł BBK, czyli za Vivo i Oppo. Także tutaj trudno się dziwić, dlatego no, że Huawei oklapł prawdopodobnie wszystkie siły jednak. Przepraszam, to są nadal dwie różne firmy. Co prawda one funkcjonują na rynku chińskim, Formalnie to są dwie różne firmy, niech tak będzie, skoro czy, tak. Ja nie wiem czy zdajecie sobie na przykład sprawę z tego, że w Chinach jest dosyć osobliwe prawo, jeżeli chodzi o konkurencję. Jeśli chodzi o chińskie firmy, one co prawda w praktyce konkurują, natomiast prawo funkcjonuje w ten sposób, że one mają sobie pomagać. Dlatego jeżeli przedstawiciel jednej chińskiej firmy w branży mówi o innej, on zawsze mówi z dużym szacunkiem, tak? Wypowiada się tak, żeby nikogo nie urazić. I podobnie jest z przepływami finansowymi. Jeżeli chińska firma jest w stanie podpisać umowę z inną chińską firmą zamiast z firmą zachodnią albo amerykańską, czy zachodnioeuropejską albo amerykańską, czy nie wiem, czy azjatycką, to po prostu robi. Chińczycy są kolejnym narodem, który jest w stanie ze sobą współpracować, ponieważ tam leży ich interes. Oni pracują w interesie czegoś większego, W związku z tym te firmy jakby współdziałają. I w tej chwili, jak się patrzy na rynek, to można co prawda, nawet ze świadomością tego, że to są dwie oddzielne firmy, zobaczyć jak system naczyń połączonych, że z jednego naczynia właśnie odbył się przepływ do drugiego naczynia. Mało tego, to się nie wyrównało, tylko tu się zrobiło większe ciśnienie i poszło bardziej tutaj. W związku z tym Huawei w tej chwili jest marką schodzącą na rynku chińskim, jeżeli chodzi o mobile, Honor jest marką wschodzącą. Zobaczycie to również w Stanach. Amerykańscy kongresmeni w końcu zauważyli, że Honor to jest firma Huawei i tam coraz większy lobbying się odbywa w stronę taką, żeby Honor obłożyć dokładnie takimi samymi sankcjami, jakimi był obłożony Huawei. Prawdopodobnie to nastąpi, bo no mówię, Honor idzie jak burza na razie w Chinach, no nie mniej, a tak naprawdę smartfony Honor to w zasadzie chyba można zaryzykować to stwierdzenie, w 100% jest to technologia Huawei i są to projekty jeszcze chyba zrealizowane w czasach, kiedy Honor był częścią Huawei, albo zaczęte przynajmniej w tych czasach. Nie są to samodzielne konstrukcje, zresztą wystarczy popatrzeć. Chociaż powiem Ci, że ten jeden z tych modeli, mówię tu o Play 5 Vitality, no już jest troszeczkę inny i w zasadzie przynajmniej pod względem designu się trochę wyróżnia, bo ma śmieszną oprawkę aparatu fotograficznego, na tyle jeszcze wizualnie powiększoną, ale to musicie sobie renderek obejrzeć. Jest duża kuchenka, czyli cztery palniki i w dodatku jeszcze otoczona taką dodatkową, połyskliwą rameczką. Wygląda to dosyć oryginalnie i rzuca się w oczy. Natomiast sam telefon pod względem specyfikacji, no to już taka zwyczajka, bym powiedział. Mamy ekran Full HD 6,67 cala ze 120-hercowym odświeżaniem. Jest w ekranie otworek na aparat do selfie 16 mega. Przy czym jest tam obok jeszcze drugi moduł, czyli ten otworek jest taki owalny prawie, że, ale nie napisali, co to jest za drugi moduł. Zresztą to już nie pierwszy raz, więc pewnie to jest jakiś do rozpoznawania twarzy albo time of flight do portretu. Znaczy na pewno to jest rozpoznawanie twarzy w Huawei. Najpierw, a w tej chwili Honor są znane z tego, że rzeczywiście
robią topografię twarzy i jest to bardzo sensowne, dlatego że jest jedyny bezpieczny sposób na rozpoznawanie twarzy. Co prawda można sobie wyobrazić to, że ktoś robi odlew czyjejś twarzy, później drukuje na drukarce, później jeszcze nanosi i ma, ale sorry, sorry. No, wróćmy jeszcze na tył na chwilę, bo jeszcze jednej rzeczy trzeba wspomnieć. Wspomniałem, że jest kuchenka, 4 palniki. No super, 4 palniki, ale aparaty tam są 2. Pozostałe 2 palniki to jest zaślepka i dioda LED. Natomiast sam aparat ma, zdaje się, dobrze mówię, 64 plus 8 szerokokątny. Nie, 64 plus 2, 64 jest główny, dwójka jest do rozmywania tła, 16 jest z przodu w tym okienku. A widzisz, no to źle spojrzałem. Nie wiem skąd ja to wyczaiłem, ale... 4300 bateryjka Dimensity 900, to jest całkiem fajna konstrukcja. Już... Jeżeli komuś się spodoba ten tył z tymi dziwnymi dosyć aparatami, to jest całkiem mocny smartfon, jest tutaj obsługa 5G, o dziwo, dlatego że w najnowszych smartfonach Huawei z tym 5G bywa różnie. Słucham? Bo Honor może mieć 5G. Huawei. Więc właśnie, stąd tutaj jakby nie ma konkurencji. No jeżeli to 5G wchodzi, jeżeli smartfony są reklamowane z 5G, to Honor ma fory po prostu tutaj. Nie ma obsługi kart pamięci, jest pamięć 120 plus 8, 1 tier tylko w Chinach sprzedawanym. I to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że co prawda u nas w katalogu nazywa się w Play 5 Vitality, ale on się nazywa i Play 5 JAW Edition w zależności od tłumaczenia. Kto tłumaczy? Albo w tłumaczeniu bezpośrednim, tak jak jest na chińskiej stronie Honora, to jest Play 5 Huliban. Pewnie źle wymawiam, dlatego że to jest chińskie Huliban. Nie mam pojęcia, jak się wymawia, natomiast tak taka jest spisownia. Tak, ja dodam, że ja się doszukałem, że jednak są 2 tiery pamięci. Jest 128 albo 256, bo mam 2 ceny. To, co się pomyliłem z aparatem, to dlatego, że patrzyłem w zły tekst i zamiast czytać wam z oficjalnego, to patrzyłem w przecieki. Teraz już jestem na oficjalnym i mam 2 ceny, moi drodzy, 1799 i 1999 juanów, czyli 1122, 1245 zł za ten telefon sobie Honor żąda w Chinach. Raczej do nas nie trafi, marne szanse. No i w sumie chyba nie ma czego żałować, bo nie jest aż tak zabójczy. Nie wiem, to jakoś tak. To nie jest zła konstrukcja. No przeciętnie. Jeżeli chodzi o bebechy, to jest całkiem ok. Zresztą bardzo podobny do niego tak naprawdę jest Honor 50 Lite. Jeżeli chodzi o możliwości, tam też znajdziemy w baterię 4300, też jest Dimensity 900, IPS-owy wyświetlacz 667, Full HD pracujący, ale ze 120 Hz odświeżaniem. Pamięć 128 plus 6 tutaj, albo plus 8 giga, też bez obsługi kart pamięci. Aparaty fotograficzne z tyłu znajdziecie tym razem 4. Design nie jest podobny, dlatego że tutaj ta wysepka z aparatami jest okrągła, duża na tyle. Taka, którą już też prawdopodobnie znacie z wcześniejszych chińskich konstrukcji. 64 megapiksele główny aparat, 8 szerokokątna, 2 dwójki wiadomo do rozmywania tła i do makro i z przodu jest również 16. Konstrukcje wyglądają bardzo podobnie. To, o czym warto też jeszcze wspomnieć, może te 66-watowe ładowanie tej bateryjki 4300. No tak, bo sama bateria nie jakaś tam duża. I to jest troszeczkę lepsza propozycja. To też właściwie nie jakoś bardzo, bo jeżeli chodzi o sam performance, to będą bardzo podobne smartfony. Natomiast no inaczej wyglądają. Jest tam trochę więcej tych aparatów. Może komuś coś. Tak, no Honor pokazał jeszcze to już takie trochę ciekawsze 2 modele, X30 Max i X30i. No ten pierwszy jest szczególnie ciekawy, bo słuchajcie, no to jest patelnia, 7,09 cala ekran ma. Tak, i też Dimensity 900, żeby było. Tak, czyli to jest no wielka krowa, do tego ma 8 giga RAM-u, 128, 256 pamięci flash, bateria tylko przy 7 calach, 5000 mAh ładowana mocą 22,5 W. No oczywiście znowu jest 5G, są 2 głośniki, jest NFC, czy już no jest niebiednie. 8 do selfie w kropelkowym noczu, czyli tak trochę old schoolem zaleciało. Natomiast z tyłu znowu ciekawostka, kolejny raz mamy układ 64 plus 2.
Cena, przeliczając żywcem z juanów, to 1500-1690 zł. A wymiary jeszcze są ciekawe, bo odcisk tego telefonu to 174,3 na 85 prawie milimetrów, czyli no fest maszyneria. Fest maszyneria, chyba nie dla każdego, ale jak ktoś lubi duży To ekran, to jest bardzo duży smartfon ze średniopułkową specyfikacją. Nada się dla kogoś, kto ma duże dłonie, kto lubi duże wyświetlacze po prostu. To może być całkiem rzecz fajna. No tylko szkoda, że Full HD Plus, bo i LCD do tego, no bo już by się przydało, żeby chociaż 2K było przy tej Znaczy, przekątnej. wiesz co, to jest duży smartfon pomyślany rzeczywiście na półkę budżetową, dla kogoś, kto rzeczywiście chce Tak, dużego no bo smartfona. ceny są Bo faktycznie. dużych smartfonów drogich znajdziesz na rynku sporo całkiem. Natomiast, znaczy właściwie może nie sporo, ale są. Natomiast jeżeli chodzi o duży smartfon, który byłby troszeczkę tańszy, a jednocześnie zapewniał w miarę sensowne, płynne No tak. działanie, w zasadzie chyba nie ma. Jest kilka chińskich konstrukcji blisko 7 cali, ale sorry, one się nie nadają do zbyt fajnej roboty. Natomiast tutaj jest rzeczywiście gigantyczny ekran z sensownym działaniem, także powinno być ok. Tak, trochę mniejszy jest ten drugi model X30i. Tu mamy Dimensity 810 i ekran o przekątnej 6,7 cala z 90 Hz odświeżaniem. No trochę mniej RAMu, bo może mieć 6 albo 8 plus 2 giga wirtualnego RAMu i standardowa pamięć wewnętrzna 128 albo 256, przy czym są trzy kombinacje pamięci tutaj. Bateria 4000, czyli sporo mniejsza, ale ładowanie ciągle 22,5 W, selfie jaki 8 mega, a z tyłu trzy matryce. 48 plus 2 plus 2, widocznie Honor ma tych dwójek pełno w magazynie, bo pakują je jakoś ochoczo. No i trzy zestawy, trzy ceny. Już nie mówię o juanach, bo co was to mówi, już ceny przeliczone na złotówki. 628 kosztuje 873 zł, 828 kosztuje 1060 zł, a 8256 kosztuje 1185 zł. Oczywiście do tego musicie doliczyć VAT, żeby mniej więcej mieć wyobrażenie, ile to mogłoby kosztować w Polsce, ale mówię, raczej do Polski te modele również nie trafią. Nie trafią w ogóle do Europy. Także myślę, że jeszcze trochę trzeba Honorowi dać czasu. O, jeżeli szczęśliwi Amerykanie mu nie przywalą po łapkach swoimi sankcjami, to no jest szansa, że Huawei w Europie się te, przepraszam, Honor w Europie się też rozkręci, ale to jeszcze potrwa według mnie. Myślę, że tak oni też ostrożnie i chyba nie chcą za dużo inwestować, bo nie są pewni swojej sytuacji, a po co wydawać kasę znów, jak znów Amerykanie im dowalą i wszystko pójdzie w diabły, nie? No, w sumie logiczne według mnie postępowanie. Tak, to prawda. Natomiast inwestować nie boi się Xiaomi. Najwyraźniej mają jeszcze zarówno w chipy całkiem niezły dostęp, No. jak i w pamięci RAM, jak i różne inne podzespoły. Xiaomi wypuściło właśnie wczoraj, jeżeli się nie mylę, serię Note 11, na którą składają się trzy urządzenia, czyli Note 11, Note 11 Pro i Note 11 Pro z plusem. I to są trzy urządzenia, które no, są niebrzydkie, nie wprowadzają żadnych jakichś niesamowitych nowości. Te dwa wyższe różnią się właściwie bardzo niewieloma rzeczami. Od tego niższego może zacznijmy. Tak. Note 11 to jest smartfonik na Dimensity 810. IPS-owy wyświetlacz 6,6 cala, ale Full HD pracujący przy 90 Hz. Pamięci 128 albo 256 flesza, 4, 6 albo 8 GB pamięci RAM, 50 megapikseli z tyłu plus 8 szerokokątna i 16 megapikseli z przodu. Ładowanie 33 W, pamięci RAM LPDDR4 i UFS 2.2, jeżeli chodzi o pamięć Tak, masową. ale zdaje się, że jeszcze nie podali tak totalnie pełnej specyfikacji i właśnie tirów pamięci, przynajmniej ja nie znalazłem, jakie będą. Pewnie będzie typowo 8128, 664,
bo to ma być Wiesz co? najtańszy z tych modeli i to ma być jeszcze właśnie prawdopodobnie, powtarzam słowo, prawdopodobnie u nas ten model pojawi się jako Poco M4 Pro. Prawdopodobnie, bo tego jeszcze nie wiem, wiem, że to będzie zdaje się 9 listopada, ale no chodzą słuchy, że to po prostu będzie przemianowane u nas na Poco i stąd ta specyfikacja, która ma być jednocześnie trochę tak pod mocnego średniaka, bo nie powiem, że pod flagowca, ale ma być dosyć mocna, ale jednocześnie troszeczkę budżetowa, stąd właśnie ja się spodziewam, że będzie tier 664, żeby albo ewentualnie 628, żeby gdzieś można tą cenę było ściąć, bo sam telefon no jednak całkiem popitaśny będzie. Ja się tak zastanawiam, bo zdaje mi się, że te tiery pamięci brałem wczoraj ze strony, co prawda strona zniknęła, wczoraj strony Xiaomi w ogóle nie działały, tak? Właśnie tu jest to, że ja niestety musiałem pisać na podstawie profilu na Weibo, czyli z chińskiego Facebooka Xiaomi, no więc takie informacje miałem, ale chwała, że Jackowi się udało stronę otworzyć, ja to szanuję i podziwiam, bo mi się nie udało w ogóle wejść wczoraj na stronę. Znaczy ja robiłem to, że tak powiem, na piechotę. Widzę, że w tej chwili mnie właśnie strona Xiaomi też odsyła na drzewo. Aha. Nawet jeżeli wchodzę VPN-em, jest też podobnie. Ja sobie rzeczywiście jej wczoraj nie zrzuciłem, bo pracowałem dosyć szybko, pod dosyć dużą presją, bo to się pokazało pod koniec dnia wszystko, bo trzeba było szybko wszystko zrobić. No ale mam i zdjęcia, i ta specyfikacja też była w zasadzie robiona bezpośrednio z ich strony. Aha, no to widzę, że w tej chwili w serwisach sprzedażowych chińskich też nie bardzo ten telefon znajduje. Właśnie mi się wydaje, że on będzie później, bo o ile w przypadku pozostałych dwóch była od razu i na Weibo, tam gdzie ja brałem i pewnie tam u ciebie też, była pełna specka, o tyle w przypadku tej podstawki ta specyfikacja była podawana w taki sposób trochę okrojony, bo nawet cenę też jedną podali, że od 1200 juanów, co daje jakieś 740 parę złotych. Więc no pewnie znaczy, u nas będą 3.9 i jako po co. No tak, nie jestem w tej chwili w stanie dobra. Niestety z różnych powodów technicznych sprawdzić do końca. Dokładnie, zostawmy to na razie, przejdźmy może do tych ciekawszych modeli. Czyli i Redmi Note 11 Pro i Pro z plusem. Oba mają Dimensity 920, pamięci LPDDR4X i UFS 2.2, AMOLEDowe wyświetlacze Samsunga 6,67 cala z rozdziałką Full HD+, i z odświeżaniem do 120 Hz, oczywiście regulowanym płynnie, zależnie od scenariusza, i z panelem dotykowym odświeżanym 360 Hz. Gorilla Glass z przodu, ale reszta obudowy plastikowa. Dwa czujniki światła po to, żeby lepiej sterować pod jasnością ekranu. Obudowa ma certyfikat szczelności IP53. Są symetryczne, bardzo podkreślali tą symetryczność. Czyli po prostu dwa jednakowe głośniki podpisane przez JBL-a, więc możliwe, że to się dzieciakom spodoba, bo nie będą musieli dodatkowych głośników nosić, tylko sobie będą puszczać muzę prosto z telefonu, bo to jakoś zagra. Jest pilot podczerwieni, jest mini jack, jest NFC, aparaty 108 mega główny, do tego 8 szeroki i dwójka do rozmywania tła. I teraz różnice. Różnicą jest akumulator i ładowanie między wersją Pro a Pro z plusem. O ile Pro ma akumulator 5160 mAh ładujący się mocą 67 W, o tyle model Pro z plusem ma baterię mniejszą, bo 4500, ale ze 120-watowym ładowaniem. Tak, i to są chyba jedyne różnice pomiędzy tymi smartfonami. Tak, no i tiery pamięci są identyczne, no oczywiście ceny są różne, tutaj cen mamy pełno, bo w każdym modelu mamy trzy tiery pamięci. Od 6 plus 128 poprzez 8 128 aż po 8 256. Wiecie co, ja was odeślę, przeczytajcie sobie w newsie wszystkie ceny. Ja tylko powiem, że najtańszy model Pro tam 1120 niecałe wychodzi, a najdroższy Pro z plusem, czyli z tą największą pamięcią, poniżej 1500 licząc z żywcem z juanów, czyli u nas by był w okolicach prawdopodobnie dwóch koła, by tak wylądował.
I myślę, że to jest najciekawsza z tych propozycji Redmi, no bo tu jest faktycznie to szybkie ładowanie, które po prostu totalnie robi robotę w tej chwili. Używam telefonu właśnie ze 120-watową ładowarką i po prostu lofciam to totalnie. Nic praktyczniejszego nie spotkałem. Wali mnie to, ile bateria trzyma. Ważne, że ja ją ładuję w 15 minut. A, jeszcze Wam powiem coś. Jeszcze Redmi pokazało wczoraj pierdółeczki, mianowicie Redmi Watch 2 i słuchaweczki. Te słuchaweczki to w ogóle olejmy, bo to jest, wiadomo, no typowe TWS ze szczelnością IP54 w dodatku tanie, bo wychodzi 60 parę złotych. A zegareczek jest dosyć fajny, bo ma AMOLEDowy ekran kwadratowy, 360x360 piksli, baterię na 12 dni działania, jest wodoszczelny, ma NFC, ma GPS-a, oczywiście wszystkie te funkcje, co smartwatch mieć powinien, czyli tam liczenie kroków, aktywności sportowe, pierdu. I to wszystko za 220 zł. No to akurat mi się spodobało, bo ten zegarek dosyć fajnie, powiem Wam, wygląda, ale to znowu musicie obejrzeć zdjęcia. Ja nie powiem, co on mi przypomina, ale no troszeczkę się różni, bo jest zagięty tylko z dwóch stron. A to musicie zobaczyć. Jest kwadratowy. Dwie nowości od Realme. To Realme Q3T i Realme A56G. A, przepraszam, A56 5G. Realme Q3T, przepraszam? A56 to zrobiło Oppo, natomiast Realme zrobiło 125G. A, pomieszałeś mi ze względu na to, na to drugie Oppo, które, dobra. Ja tak, to prawda. Dobra, zacznijmy w takim razie od Oppo, nie od Oppo, zacznijmy od Realme Q3T. Są dwa Realme, przepraszam. Opowiedz o tym Realme, bo ja mam jeszcze jednego Realme, opowiadaj o pierwszym. Dobrze, opowiem o pierwszym Realme. Realme C25i, prosty telefonik, który znacie prawdopodobnie już z różnych innych nazw. Tak. Właściwie identycznie jak E25, niemalże słaba konstrukcja, jak jasne gminto, mijać szerokim łukiem, na Unisoku te 618. Co prawda fajna bateryjka, 6,5-calowy wyświetlacz z Corning Gorilla trójką, z pamięcią minimalistyczną, 4 giga RAM, 16 flesza z obsługą kart, 50 megapikseli aparat. Jak berety, prawda? Dwie dwójki z tyłu, jeszcze plus ósemka z przodu. I mówię, można by było przejść obojętnie obok tego smartfona, nawet go kijem nie trącając, gdyby nie ten przedziwny aparat zupełnie. No tak, i to wszystko za 800 zł. Ja nie wiem, co tam się odwaliło w tym Realme. Może ktoś się pomylił i nie tą wajchę przy linii produkcyjnej przestawił i zamiast jakieś 13, kurcze, poleciały tu aparaty 50, a później się już nie chciało odtręcać, to wyrzucili na rynek do Polski. No wiadomo, Unisoka zastosowali, bo jest dostępny w odróżnieniu od wielu innych procesorów, no ale z tym aparatem to pojechali. No nędza telefoniczna, a tu 50 mega wjeżdża nagle. Gdyby był trochę lepszy procesor, można by było się na tego smartfona zdecydować, no. Ale ja jednak nadal omijałbym go szerokim łukiem pomimo tego aparatu. Dokładnie. Chyba, że lubicie się umartwiać, no to spoko. Zdecydowanie ciekawsze jest to, pozostałe Realme są zdecydowanie ciekawsze. Znaczy jest to Q3T, tak? Jest Q3T, który jest całkiem fajnym smartfonem. Też bateryjka 5000 mAh, Snapdragon 778G, czyli jest 5G tym razem, LTPS-owy wyświetlacz 6,6 cala, Full HD pracujący i przy 144 Hz, żeby było zabawnie. Pamięci 256 flesza i 8 giga RAM-u, aparaty fotograficzne 48 plus 2 plus 2, 16 z przodu. Tutaj mogliby wymienić ten aparat fotograficzny, to 50. Ładowanie 30-watowe tej baterii z 5000 mAh. Fajna konstrukcja, fajny smartfon, tym bardziej, że sobie można to odświeżanie ekranu ustawić troszeczkę inaczej i wtedy będzie trochę dłużej wytrzymywał. Nie jest pewnie również adaptacyjny, ale zapewne można również wymusić jedno odświeżanie i trzymanie się przez smartfon tego jednego odświeżania. To ja bym jeszcze, wiesz, sobą może też, żeby nie umknęło, ja bym wrócił jeszcze do zaszłości z poprzedniego tygodnia, tego, którego nas nie było. 19 października była premiera jeszcze Realme w Chinach. Tam pokazali Q3S, o którym już mówiliśmy, więc myślę, że go zostawimy.
Szybko wspomnę, że największym wyróżnikiem jest chyba odświeżanie ekranu, tutaj 144 Hz, bo reszta to jest standardzik, macie opisanego go w podlinkowanym artykule. Kolejny model jest o tyle interesujący, że chyba nie chlapnę niczego, powiem, że będzie w Polsce, chyba. W każdym razie jest to Realme GT Neo 2 T na końcu, z AMOLEDowym ekranem Full HD z odświeżaniem 120 Hz. Z Dimensity 1200, baterią 4500 z 65-watowym ładowaniem, 16 do selfie, z tyłu 64, 8 i 2 do rozmywania tła. Ceny w Chinach od 1000 niecałych 300 do 1600 zł, przy czym ta wersja za 1600 to już jest całkiem fajna, bo 12256 ma pamięć. I teraz myślę, że już możemy zostawić Realme. I... Tak, myśmy mówili wcześniej o tej, o tak, GT Neo 2, to jest bardzo podobna specyfikacja, jest tak. Stosunkowo niedużo. Kilka to na 100% będzie w Polsce i to już wkrótce. Smartfon wart grzechu, chociaż kurczę, ja nie jestem w stanie wybaczyć producentom, że im lepszy smartfon, tym jednak gorsza bateria. Te 4,5 tysiąca mAh, można by było dać. 5 W ładowanie to też nie jest lipa. No, spoko, no. Dobra. Oppo. Mamy Oppo. Ja na początek, zanim Jacek opisze tę prawdziwą premierę, dodam, że taki telefon, który kiedyś tam żeśmy opowiadali, że się w Orange'u pojawił w Holandii, Oppo 54S, to już jest oficjalnie, macie link, sobie możecie go obejrzeć, a teraz przejdźmy do tego, co Jacek chciał już wcześniej opowiedzieć. W jednej z poprzednich tygodniówek mówiliśmy o tym holenderskim, mówiliśmy tam zresztą, że w Orange'u w Holandii ta strona zniknęła, zdaje się, dosyć szybko. Tak. Teraz się pojawił we Włoszech, już jest w Amazonie, więc wszystko wiadomo. Jest też, był przez chwilę na włoskiej stronie, ale go schowali znowu. Amazon nie schował, więc przyjmijmy, że oficjalnie już się wszystko rozprło, rozsypało i dajmy spokój, bo specjalnie nie ma o czym opowiadać i tym o tym kolejnym Oppo też specjalnie myślę, że też nie ma się nad czym rozwodzić. Oppo 56 5G. Ja sobie ziewnę, bo mamy... Znaczy, no to jest taki nie średniak do bólu, jakiego sobie można było wyobrazić. Ten średniak taki troszeczkę niższej półki. On ma oczywiście w 5G obsługuje, ma tam Mediateka Dimensity 700, ale ta średniość to jest... RAM. Wyświetlacz 6,5 cala, który trafia do średniaków. Z niższej półki trafiła rozdzielczość, bo rozdzielczość jest niestety tylko HD+, i to już, kurczę, skrzypi, jak się mówi o średniaku po prostu. Może niższa półka z aspiracją do wyższej, ale procesor nie ma, jest. Nie ma szybkiego odświeżania też, zwykłe 60. Spoko, jest Gorilla za to na tym, na wyświetlaczu. Jest pamięć całkiem sensowna, bo jest 6 giga RAM-u, 128 flesza. Aparaty, znaczy do robienia zdjęć aparaty, 13 plus 2 z tyłu, 8 z przodu. Także w imieniu. Ładowanie też nędza, bo 10-watowe, chociaż bateria 5000, czyli bardzo przyzwoicie. Cena, słuchajcie, no wychodzi niecały 1000 zł z juanów. Nie dałbym. Nie. Smartfon bez aspiracji, który powinien działać, 1000 zł na polskie warunki, to jest jednak troszeczkę za dużo, wydaje mi się. Nie, no za 4 giga RAM-u i ekran HD+. To znaczy głównie ekran właśnie. Nie, tam jest 6 giga RAM-u. 6 giga RAM-u jest, nie 4. Jeżeli chodzi o pracę, to ten smartfon będzie pracował całkiem fajnie, natomiast wrażenia wizualne z wyświetlacza będą takie sobie, zdjęcia będą takie sobie niestety. Bateria jest fajna i to jest mocna rzecz w tym smartfonie. Procesor jest ok i to jest ok rzecz w tym smartfonie. Pamięć jest ok. No 128 flesza może komuś nie wystarczyć, ale to jest dobra średnia. No. Ambiwalentne uczucia, powiem szczerze. Dokładnie, bardzo. Zresztą powiem ci tak, takie same uczucia mi towarzyszyły tam, przez co nie widzieliśmy się tydzień temu, bo byłem na premierze Huawei Nova 9. Pierwsze wrażenia macie podlinkowane, więc sobie obejrzyjcie, już nie będę się powtarzał 10 razy. Telefon w sumie nie głupi, ale trochę wydaje mi się za mocno producent zachwalał aparat fotograficzny. No i cena też jest
Moim skromnym zdaniem troszeczkę przesadzona, chociaż z drugiej strony no, odpada z niej to, bo dostajecie przyzwoite słuchawki w prezencie. Cena to jest 2300. Ja mówiłem, no nie ma Google'a, więc to jakby troszeczkę ogranicza grono odbiorców tego telefonu i trochę go jakby no, psuje, tak? No, powiedzmy to wprost, no, telefon bez Google'a dla wielu z nas no, niekoniecznie będzie tak wygodny w użytkowaniu jak inne. Gdyby kosztował poniżej 2000, to ja bym go naprawdę bardzo mocno chwalił. A tak, no, jak nie potrzebujecie Google'a, to może być. Dodam jeszcze, że jeszcze Huawei wprowadził drugi model na nasz rynek polski. Pojawił się Huawei Nova 8i, czyli telefonik oczko niżej za 1500 zł. No i tutaj mamy Snapdragona 662, akumulator 4300 z szybkim ładowaniem 66 W, ekranik 667, ale Full HD, aparat 64,8 2+2, także nie jest to jakiś straszny telefon, ale też niestety nie ma Google'a i niestety podobnie jak ten Nova 9 nie obsługuje 5G, za co należy oczywiście podziękować naszym amerykańskim przyjaciołom, no bo komuż by innemu. Huawei co prawda się bardzo stara. Oni, no tak, nie. No, bo... Brak Google'a nie jest tak dojmujący, dlatego że część z tych aplikacji... Znaczy, słuchaj, ja myślę, że dla tych, którzy używają jednak smartfonów Huawei, to brak Google'a nie jest aż taki dojmujący, bo nawet jeżeli są uzależnieni od usług Google'a, to część z tych usług rzeczywiście można z nich skorzystać online, choćby przez przeglądarkę. Z części niestety rzeczy związanych z Google'em w ten sposób skorzystać się nie da. Nie da się tak skorzystać na przykład z programów płatniczych do płacenia telefonem. No z niektórych się da, bo jest coraz więcej banków dołącza. No więc właśnie mówię, że Huawei tutaj się stara i starają się dorzucać aplikacje bankowe, tak żeby te płatności mobilne były na ich smartfonach zapewne. Ja nie mówię, że nie. Ja widzę, że się starają i prawie, bo no używałem tego telefonu przez czas jakiś, prawie nie odczuwałem niedosytu. No niestety nadal go odczuwałem i po prostu nie jest to telefon dla mnie. Nie byłem w stanie jeszcze się przestawić na tą ich platformę, korzystać z usług HMS. No nie, po prostu nie, natomiast wiem, no to że... Powiedz w takim razie, gdzie ci tego Google'a brakowało? Słuchaj, mi brakowało tak naprawdę kilku aplikacji ściśle związanych z Googlem. No. Plus to, że te, które były na przykład inne, tak? I musiałem się totalnie, wiesz, mentalnie przestawić i używać czegoś innego. No mnie na przykład, bo akurat potrzebowałem, co mnie ubodło, na przykład nie było obsługi, wiesz, do apki do obsługi backgroundu YouTube'a, czyli tej YouTube Studio, takiej osobnej aplikacji. No nie znalazłem niczego, co by oferowało podobne możliwości. Tu już musiałem po prostu brać drugi telefon z Google'em, jak tam coś chciałem sobie podłubać. No dla mnie to było niewygodne. Natomiast jeżeli ktoś nie jest uwiązany jakoś mocno do Google'a i tak naprawdę Google to dla niego jest Gmail, YouTube do oglądania po prostu, to sobie spokojnie poradzi z tym telefonem. To tak. Tak, bo zarówno z Gmaila, jak i z YouTube'a można znaczy z Gmaila na dowolnej alternatywy i to całkiem niezłe. Z YouTube'a można korzystać przez przeglądarkę. Nie wiem, czy to jest tak wygodne, nie, no, bo ja z YouTube'a na to... Tam są przeglądarki w tym sklepie Huawei, ale wiesz, korzystanie z YouTube'a w przeglądarce w prawym uchu dubać lewą ręką. No, no nie. To już lepiej po prostu pobrać alternatywną. Na przykład ten klient pocztowy do obsługi e-maila w tym telefonie jest taki no całkiem spoko popitać. Nie dałem sobie. Jest, to znaczy oni mają pocztę, jako że ja używałem tego klienta. No, używalne to jest. Czas, ono jest jak najbardziej okej, okay, działa. Jeśli chodzi za to o YouTube'a, to przykro mi bardzo, ale na zwykłym telefonie YouTube'a też się używać nie da z usługami Google, choćby z tego powodu, że nie da się wygasić ekranu słuchając muzyki. To jest po prostu zabójstwem straszliwym i trzeba tutaj stosować haki dodatkowe, bo sama aplikacja YouTube nie oferuje niestety wygaszenia ekranu. Ja akurat na to nie zwracam uwagi, bo tak nie używam. Nie słucham muzyki z YouTube'a. O, także jeżeli tyle opinii tak naprawdę. No. Dobra, zostawmy to, bo macie filmik podlinkowany, sobie obejrzyjcie i tam dyskutujemy o tym telefonie, bo jeszcze chyba o czymś musimy wspomnieć.
To znaczy jest jedna nowość dla nas egzotyczna, chociaż u nas w sklepach ona też się pojawi, bo wiem, że są dystrybutorzy prywatni, oni sprowadzają Gigaset GS5. Wspominam tylko, jeżeli ktoś zna markę i ktoś jest do niej przywiązany, to są Niemcy. Co prawda chińscy Niemcy, ale nadal Niemcy, zachęcam do zajrzenia na kartę. Natomiast na naszym rynku mamy Polaków, tylko że chińskich Polaków, mamy Kruger Maca Life 9S. Chińscy Polacy, którzy w dodatku udają Niemców. Telefonik, tak, którzy w dodatku udają Niemców. Nie wiem, kto o nich wymyślił tę nazwę Kruger Mac. Może ona do urządzeń audio. Założyciel firmy, część tej legendy. Przecież to jest opisane na stronie Krugera, skąd to się wzięło. Tak? To jest, oje, cała legenda jest. Tam jest. Będę musiał zajrzeć. Muzyka i w ogóle w tle się tam pobrzmiewa, a sam telefon. No tak, ale dlatego mówię, że do urządzeń audio to jeszcze jako tako pasuje, do telefonów mówmy się tak średnio. Helio G80 tam jest, 5000 mAh, całkiem fajna bateria, procesor mniej fajny, ale jest. IPS, mogłoby nie być, IPS-owy 667 wyświetlacz z Full HD, odświeżany 60 Hz. Pamięć niestety taka, która mówi od razu nie kupuj tego telefonu, bo za rok może już nie działać, 4 giga RAM-u, 128 flesza, jest obsługa kart pamięci. Minimaliści sobie poradzą, jeżeli nie korzystacie z wielu aplikacji naraz, to 4 giga RAM-u wam wystarczy jeszcze również za rok. 48 megapikseli z tyłu plus piątka plus dwie dwójki, 16 megapikseli z przodu, zasilacz 90-watowy, ale ładowanie szybkie 18-watowe. Cóż, nie mogę z czystym sumieniem polecić tego smartfona, choćby bardzo się stało. Za 780 zł to chyba się znajdzie coś ciekawszego na rynku. Obawiam się, że konkurencja jest duża i tutaj Kruger Mats może mieć problemy ze sprzedaniem swojego smartfona. Jeszcze większe problemy ze sprzedaniem swojego smartfona może mieć MyPhone, który wypuścił urządzenie Fan 9. Mimo tego, że pracuje ono na Androidzie 11 Go, to nadal uważam, że 2 GB pamięci RAM to jest na dzisiaj troszeczkę za mało. Po prostu troszeczkę za mało. Nawet minimaliści dzisiaj nie pojadą zbyt długo na 2 GB pamięci RAM, nawet jak to piszecie czystym Androidem, moi drodzy. To się nie da tak zrobić. Bateryjka znacznie gorsza niż w Krugerze, bo 2800, IPS-owy wyświetlacz 5,5 cala i tutaj miłośnicy kompaktów mogą się zainteresować tym smart. Minimalistyczni użytkownicy... Niekoniecznie, bo jak popatrzysz na lotniska wokół wyświetlacza, to ekran owszem nie jest duży, ale same rozmiary obudowy, czyli całego telefonu, to już takie superporeczne, hiperporeczne nie będą. No to szczupły są, może ludziom chodzi o to, żeby w ręce dobrze leżało. No może, ale no nie, i znowu mamy nieszczęsnego Unisoka tutaj. Tak, ale jeszcze ten wyświetlacz, bo on ma co prawda 5,5 cala i producent dostosował odpowiednią rozdzielczość wyświetlacza do tych 5,5 cala. Ja takiej rozdzielczości bardzo dawno nie widziałem. To jest 480x960 pikseli. Moi drodzy, to jest egzotyczny smartfon na polskim rynku, jak Boga kocham. Nie wiem, ile on kosztuje. Masz cenę może? Mam, oczywiście. No jeszcze dodam, że bateria ma 2800 mAh, a pamięć wewnętrzna mieści całe 16 giga, czyli jeżeli używacie dwóch aplikacji, to może da radę. To wszystko za 329 zł. Kurczę, znam ciekawsze sposoby na wydanie 300 i na pewno przyjemniejsze. O, można sobie pół baku zatankować przy jednym samochodzie. O, za tyle. To jest lepsza inwestycja w tej chwili. Szczególnie, że paliwo drożeje szybciej niż smartfony iPhone. Powiem szczerze, jeżeli ktoś chce na dzisiaj mieć telefon podkreślam, nie smartfona, z funkcjami podobnymi do smartfona, z większym wyświetlaczem dotykowym, to jest ewentualnie smartfon dla tych użytkowników. Co prawda, jeżeli będą chcieli skorzystać z więcej niż jednej aplikacji, mogą rozpocząć się problemy, szczególnie jeżeli ta aplikacja będzie zajmowała na dzień dobry dużo pamięci, a przeglądarka na dzień dobry zajmuje dzisiaj dużo pamięci, naprawdę dużo pamięci RAM. No nie. Uruchomienie drugiej aplikacji w takim układzie może być zabójcze po prostu dla smartfona, dlatego dla swojego własnego zdrowia psychicznego polecam mocno się zastanowić przed zakupem. No,
to jest ewentualnie do odpisywania na maile zdaniem OK, przyjąłem, OK, rozumiem. Boję się, że już nawet nawigacja na tym nie poleci za bardzo. A już nie daj Boże, jak przyjdzie SMS w trakcie, jak będziecie gdzieś jechać z nawigacją. Bo... Nie, jeżeli jesteście zainteresowani MPTech-em, polską marką, to ja bym waszą uwagę skierował raczej w stronę Tafonów, ponieważ Tafony im wychodzą ostatnio najwyraźniej troszeczkę lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe smartfony, też mają w ofercie, zdaje się, ze dwa modele. Ale mają jakieś ciekawsze. Znacznie lepiej jest się nad nimi ewentualnie zastanawiać. Też w miarę niedrogie, znacznie łatwiej się nad nimi zastanawiać. Natomiast ten Fan 9, sorry, ale im się nie udał. O, a propos, jak już wspomniałeś o telefonach, to ja tylko kronikarsko dodam, bośmy już o tym telefonie też gadali. MPTech wprowadził Hammer Blade 5G, swój pierwszy telefon 5G, już do regularnej sprzedaży w cenie 2500 zł. Podobno wszyscy trzej nabywcy są zachwyceni. Ale tak, tutaj można się ewentualnie zastanawiać. No, nie to jest kwestia A. Skoro Adaś wspomniał o Tafonie, to ja jeszcze wspomnę, dlatego że wiem, że oglądają nas również zwolennicy tych troszeczkę mocniejszych smartfonów. Jest taka firma, która bardziej się kojarzy z AGD i nawet podobnie się nazywa, bo się nazywa AGM. To są Chińczycy oczywiście trzeszczący jak najbardziej, którzy wypuścili taką serię, która się nazywa Glory. Naprawdę ona się różnie nazywa, bo w różnych miejscach się nazywa Glory, na rynku europejskim się nazywa Glory, ale na innych nazywa się na przykład G1, tak? I to jest G1, G1 Pro i już, natomiast Glory jest jeszcze Glory SE. I to są smartfoniki bardzo podobne, ale jednak się troszeczkę od siebie różniące. Specyfikacje są w zasadzie identyczne, możecie sobie zobaczyć, porównać. Powiem wam o tym, czego w specyfikacji, w porównarce zobaczycie albo nie, no w zależności od tego, jak uważnie będziecie sprawdzali. Przede wszystkim identyczne są procesory, wygląd tych smartfonów niemalże identyczny, wyświetlacze, one wyglądają bardzo podobnie. Jest wielki głośnik z tyłu taki, którym oni się chwalą, 3,5-watowy zdaje się głośnik, który jest rzeczywiście głośny. Są fajne baterie, też takie same we wszystkich 3, 6, 200. Jest szybkie ładowanie we wszystkich, natomiast ładowanie bezprzewodowe, wyobraźcie sobie, jest tylko w tych dwóch najmocniejszych. Podobnie jest z aparatami fotograficznymi, w tym najmocniejszym znajdziemy 48 megapikseli plus 20 plus 2 plus dodatkowo jeszcze aparat na podczerwień, a ta 20 jest do zdjęć nocnych dedykowana, z przodu 16 megapikseli. Ten słabszy model o oczko, czyli model główny, nie ma tego aparatu do obrazowania w podczerwieni, tak poza tym się właściwie specyfikacją nie różni, natomiast ten model SE z kolei nie ma ani tej 20 niestety do zdjęć nocnych, ani tego do obrazowania w podczerwieni, ma tylko 48 plus 2, a w miejsce tamtego jest tam wsadzona dioda LED. Wszystkie mają oczywiście zabezpieczenia IP68, IP69K, mają military standard, który ma je chronić przed upadkiem, ale tak naprawdę po to, żeby raz, że nie namawiam na te smartfony, broń Boże, po prostu wspominam, dlatego że się pojawiły i dlatego że Adaś wspomniał o Hammerze i mi się przypomniało. Natomiast warto mi się zdaje zajrzeć, zobaczyć, czy jesteście czymś takim zainteresowani, ale... Wziąć do łapy, bo ja dodam, że te smartfony... Poczytać opinię, wziąć do ręki, tak. Te smartfony są do nabycia przede wszystkim w województwie brytyjskim, zatem przebywający na wyspach mogą sobie po prostu kupić tam u któregoś, nie pamiętam w tej chwili... Ale one będą, wiesz co, one trailerów pomacać i wtedy dopiero podjąć decyzję, ewentualnie zadzwonić do potencjalnych przyjaciół zainteresowanych nabyciem tego tutaj u nas w kraju kontynentalnym, żeby powiedzieć, wyrazić własne zdanie, bo ja bym był ostrożny, jeżeli chodzi o tą markę. Może to być ciekawostka dla tych, którzy lubią aparaty na podczerwień. Tutaj mowa tylko o tym jednej wersji. No ten Hammer też to ma. I w ogóle a propos, bo też taki hicior. Ciekawostka przyrodnicza. Hammery też już mają dystrybutora w województwie brytyjskim. Oficjalnego. Także nie ma lipy. Robimy telefony na eksport.
Dobra, bez komentarza. Sorry. Kończymy, moi drodzy, na ten tydzień, tygodniówkę. Zdaje mi się, znaczy nie chciałbym, żebyście pozostawali, zacytuję klasyka, w mylnym błędzie, że nie lubimy polskich producentów. Lubimy polskich producentów, o ile polscy producenci lubią swoich klientów. Wypuszczenie smartfona dzisiaj z 2 gigami RAM-u w Polsce, przepraszam bardzo, to jest nielubienie swoich klientów po prostu, jak mi się zdaje. Bo trudno to w jakiś inny sposób. Nie, to jest nietraktowanie klientów poważnie po prostu. Natomiast wydaje mi się, że wydecydujecie swoimi portfelami. Tak, jeżeli te smartfony wam się podobają, jeżeli uznajecie, że warto polskich producentów wspomagać, to ja nie mam nic przeciwko. Tak, robicie to na własne ryzyko, sami będziecie musieli z tym żyć po prostu. Tak, no nie żebym się chciał w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, ale po prostu takie porównanie. Ten telefon z 2 gigami RAM-u to porównuje mniej więcej do niedawania ładowarki do smartfonu za ponad 4000 lub droższego. To jest mniej więcej ten level, kurczę, traktowania klienta. No. Trochę innego co, klienta, nie mniej. Ja ci powiem, że ja się troszeczkę z tym nie zgadzam, bo ładowarkę masz z poprzedniego smartfona, albo ładowarkę chrzanie, sobie kupisz, a z tym 2 giga RAM-u będziesz musiał żyć przez tak, jakiś czas, używać takiego telefonu. Ale Jacku, okej, ale z jednej strony mniej zamożny klient dostaje od producenta plaskacza, dostając 2 giga w telefonie, a ten bardziej zamożny, którego kurde stać, dostaje też plaskacza, bo nie dostaną ładowarki. No, przy telefonie za taką kasę. No sorry, to jedni potrafią dać kurczę ładowarkę wielkości kurczę, nie wiem, nawet kostki masła 120-watową, której nigdzie nie mogę wetknąć, bo się mi nie mieści w listwę. I mogą to dać, inni kurczę poskąpią ładowarki do telefonu za parę tysięcy. No sorry, no nie. Im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że możemy brać pysk za każdym rogiem, a i tak przyjdziemy w to samo miejsce. To jest dosyć przedziwne w przypadku człowieka, ale tacy jesteśmy jako gatunek, obawiam się. Ale nie każ mi się z tego cieszyć i nie każ mi tego pochwalać. Mnie to nie. O tym mówię. Broń Boże, to jest po prostu twarda rzeczywistość, która nas wokół otacza. No tak, life is brutal i kopas, wiecie gdzie. Tam było full of zasadzkas jeszcze. Tak, więc słuchajcie, życząc wam, aby życie was nie kopało, a producenci nie dawali wam popysku. Żegnamy was, wyjdźcie na powietrze, bo jest świetna pogoda. Piękna, złota polska jesień, moi drodzy. Tak, i zaraz zmiana czasu będzie. No dokładnie, o, wyśpijcie się, jednocześnie zaraz w poniedziałek, życzę wam na poniedziałek udanego grobingu. Pewnie wszyscy wyruszymy w drogę wtedy. Także miłego weekendu i za tydzień chyba się widzimy, o ile się nic nie wydarzy. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. Nie patrzcie za długo w ogień. Trzymajcie się ciepło i nie popatrzcie się stary. No. Cześć. Cześć, cześć.